naprawdę to początek lat 90., kiedy budziła się nasza świadomość historyczna po okresie komunizmu, kiedy Korfanty znowu był naszym bohaterem, kiedy bardzo wiele inicjatyw w naszym województwie się pojawiało, które miały za zadanie go uczcić. Wtedy właśnie pojawiła się idea pierwszego biegu Korfantego, no i przez lata naprawdę bardzo wiele tych biegów się odbyło. Od 2 lat mamy festiwal biegowy w Katowicach, gdzie zaczynamy na Placu Sejmu Śląskiego, dobiegamy do Doliny Trzech Stawów, no i tam finał i oprócz tego szereg zabaw dla dzieci biegowych. Absolutny rekord w ciągu 18 godzin, jak dobrze pamiętam, wszystkie miejsca zostały zarezerwowane. No widać, że bieg cieszy się naprawdę bardzo fajnym zainteresowaniem. To jest pierwszy mój bieg. Na poprzednie edycje nie udało mi się zapisać, bo bardzo szybko rozchodzą się pakiety. Natomiast teraz, jak tylko wystartowały zapisy, to postanowiłam, że no, trzeba w końcu tutaj pobiec. A dlaczego tutaj? Bo jesteśmy z sąsiedniego miasta i Katowice to fajne tereny do biegania. Dlaczego biegam? Bo kocham biegać. Zakochałam się kiedyś w bieganiu. Uwielbiam to robić, uwielbiam przesuwać te swoje granice, testować organizm. I biegam dlatego, że mój mąż też biega, także oboje jesteśmy tutaj zapalonymi biegami. Ja często biegam, okazja do biegu, przy okazji możliwość uczczenia Wojciecha Korfantego. No, w moim przypadku to było bardzo ciężko. Do dzisiaj się śmieję, że nie lubię biegać, ale biegam. No, myślę, że przede wszystkim chęć zadbania o samego siebie, o zdrowie. Radość, chęć do życia. Jak są gorsze dni, to po prostu sobie myślę, idę pobiegać i wtedy człowiek czuje się dużo lepiej. Start! Wystartował bieg festiwal. Katowice stały się miastem sportowym. Oprócz tej profesjonalnej aktywności fizycznej, czyli piłkarze, hokeiści, mamy do czynienia z wielkim boomem sportowym wśród po prostu ludzi, od seniora do juniora. I to jest fantastyczne, że możemy stwarzać także warunki do tego, jak ten dzisiejszy bieg Korfantego, patrona tego biegu, aby ludzie mogli po prostu rozwijać swoją fizyczną aktywność, ale to jest też zabawa.